Tramwaj kierunek Wilanów budzi wiele emocji i trochę raczej pozytywnych, bo wyczekiwany od dawna, w końcu zrealizowany. A właśnie w tym miejscu widzimy już pierwsze szyny dla nowych tramwajów. O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, cześć i czem, Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Wilanów. Wtedy właśnie w tym miejscu, na ulicy Puławskiej, się zaczyna, na warszawskim Mokotowie. Co warto podkreślić, większość inwestycji tramwaju do Wilanowa de facto znajduje się na Mokotowie i pierwsza główna pętla, która będzie użytkowana przez tramwaje jednokierunkowe, też będzie znajdować się na Mokotowie. Jedynie pętla jednokierunkowa bezpośrednio, znaczy pętla tylko dla tramwajów dwukierunkowych, znajdująca się w Wilanowej, w miasteczku Wilanów przy ulicy Branickiego, ona tylko i wyłącznie znajduje się w Wilanowie i de facto trzy przystanki. Ale zanim do tych trzech przystanków dojdziemy, to najpierw zerknijmy, gdzie się ta cała trasa zaczyna i gdzie tramwaje aktualnie na Puławskiej nie jeżdżą. Bo właśnie w tym miejscu do ulicy Dworkowej tramwaje jeżdżą wahadłowo, a tu mamy ilość kilometrów sieci, która jest przebudowana pod ziemią. Dokładnie, tramwaj to nie tylko i wyłącznie szyny, sieć trakcyjna i to, co widzimy na powierzchni. Tramwaj to również inwestycja, która znajduje się pod ziemią, czyli przebudowa wszystkich rzeczy, które znajdują się w kolizji z nową infrastrukturą drogową, torową czy inną, która jest realizowana podczas tej przebudowy. Pomijając budowę właśnie tych elementów, które powiedziałem, jest tutaj robione oczywiście odwodnienie całej nowej ulicy, jak i również przebudowa wszystkich na przykład części kanalizacyjnych, ciepłociągów, gazociągów, sieci, światłowodów. To wszystko się dzieje pod ziemią. I tego wszystkiego nie widzimy w dzisiejszym filmie. Widzimy tylko i wyłącznie pojedyncze miejsca, gdzie prace trwają. Dlatego nawet jeżeli nie widzimy, że coś się dzieje, to zawsze coś się dzieje. A nawet jeśli nie dzieje się to bezpośrednio na placu budowy, to zawsze trwają jakieś prace projektowe przy dogadaniu i omówieniu wszystkich mniejszych szczegółów, jeżeli chodzi o tą budowę. To tak na wstępie chciałem powiedzieć, bo zawsze komentarze na temat tego, że no, wolno to powstaje, w ogóle nie widać, jak to się buduje. Zawsze one są, zawsze one będą i zawsze utrudnienia również będą przy takich inwestycjach. Ale dobrze, zacznijmy sobie po kolei od tego miejsca, gdzie się znajdujemy. Węzeł Rakowiecka, który się tutaj znajduje, jest naprawdę pokaźny. I to w sumie mało powiedziane, bo sam węzeł w tym miejscu tramwajowy, dokładnie gdzie się teraz znajdujemy, będzie miał w przyszłości 4 tory tramwajowe. Na razie będą tylko i wyłącznie 3 tory, w związku z tym, że tramwaj na ulicy Rakowieckiej będzie realizowany w ramach innego przetargu i najprawdopodobniej będzie ogłoszony na przestrzeni najbliższych miesięcy, co nie zmienia faktu, że będą przygotowane wszystkie szyny tak, żeby nie trzeba było rozkopywać tej całej inwestycji, którą tu mamy już teraz zbudowaną, tylko ona będzie dobudowana do tego, co już będzie istniejące. W skrócie, będzie trzeba tylko rozkopać i wyłącznie zachodnią jezdnię ulicy Puławskiej. Natomiast w tym miejscu tramwaj będzie skręcać do Wilanowa i z Wilanowa będzie tramwaj wyjeżdżać stąd na dwóch torach bezpośrednio, aby miał bezpośredni w teorii bypass tramwajowy do metra Pole Mokotowskie bądź w kierunku Śródmieścia, ale zanim to powstanie, musi powstać cała nowa ulica spacerowa. Ulica spacerowa dosyć mocno się w tym miejscu zmieni, bo no właśnie, nie będziemy mieli tutaj, no tak jak teraz mamy, takiej ilości pasów, będzie tylko i wyłącznie jeden pas w kierunku góry, w kierunku Śródmieścia, dwa pasy w dół dla samochodów i autobusów i nie będzie żadnych bus pasów, spokojnie. Ale to nie zmienia faktu, że tramwaj tutaj na zielonym torowisku zajmą dosyć dużo przestrzeni, w związku z czym nie będzie miejsca dla samochodów. Będzie jedna ścieżka rowerowa na tej trasie też całej, aby można było na spokojnie tutaj już teraz przejechać, a nie tak jak teraz po prostu się przyciskać. I to jest też na pewno na duży plus. Też na samej ulicy Spacerowej nie przewidywane są żadne przystanki tramwajowe, jeśli jesteście tego ciekawi. I sama ulica Spacerowa mniej więcej jakoś w wakacje zostanie całkowicie zamknięta na okres mniej więcej pół roku, ponieważ tutaj możemy zobaczyć przystępne prace. Okazało się, że wszystko, co się znajduje pod ziemią, a mniej więcej w głównej mierze kanalizacja, nie jest w tak dobrym stanie, jak się wydawało, czyli ten kolektor cały. Trzeba go całkowicie wybudować od nowa de facto, w związku z czym trzeba będzie zamknąć całkowicie ruch na tej ulicy. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co autobusy będą robić, komunikacja miejska i wszystkie pojazdy na tej relacji,
ale to jest już pewne, to zostało potwierdzone, tak samo to, że tramwaje na ulicy Puławskiej mają wrócić mniej więcej na Nowy Rok, jakoś w wakacje, więc czekamy na to. Może we wrześniu już tramwajem na Puławskiej po nowym torowisku się przejedziemy, bo jednak mieszkańcy wzdłuż ulicy Puławskiej, do których właściwie de facto nie dotyczy ta inwestycja tramwaj do Wilanowa, są teraz dosyć mocno poszkodowani, bo nie mają szybkiego transportu, tylko właściwie jedną linię Z4, która, umówmy się szczerze, nie dowozi praktycznie do niczego, jeżeli się nie jedzie w kierunku metra centrum. Natomiast tutaj przystanek kolejny tramwajowy, Dolna. Tutaj ogólnie już te kolejne wszystkie przystanki są w miarę nudne. W sensie przy Spacerowej, jak jeszcze przed chwilą widzieliśmy, tam będzie odjazd w kierunku tramwaju do Gagarina. Natomiast tutaj są de facto w miarę podobne i takie same przystanki na całej relacji. Czyli tu mieliśmy właśnie przystanek przy Dolnej po dwóch stronach przeciwległych skrzyżowania, a tutaj przy Kostrzelskiego, gdzie kładka będzie rozebrana, będzie przystanek bezpośrednio w tej samej relacji. W sensie, teraz jak obrócimy się, to dokładnie zobaczycie. Tak jak mamy kładkę, to przystanek tramwajowy będzie się znajdować na odcinku od tego skrzyżowania, które mieliśmy po lewej stronie, do składki. Będą dwa zejścia z przystanku tramwajowego, na jednym i drugim krańcu będzie można wydostać się, na pewno w zasadzie przejść dla pieszych, z przejazdami rowerowymi, jakieś drzewka nawet są zaplanowane na przystankach tramwajowych i to będzie przystanek wspólny do tramwajów i autobusów. I tutaj dalej ten ciąg tramwajowo-autobusowy zostanie utrzymany, w tym miejscu mniej więcej będą autobusy wyjeżdżać i przystanek Dzikowskiego już będzie tylko łącznie tramwajowy. Autobusy będą miały w zupełnie innych miejscach przystanki, ale to będzie jako przystanek tramwajowy, znaczy przystanek autobusowy Tor Stegny. Przystanku tramwajowego Tor Stegny nie będzie, jest nieprzewidywany, aby nie tworzyć tutaj specjalnego nowego węzła przesiadkowego. Oczywiście do Dzikowskiego będzie można dojść z tych miejsc, ale no, tak jak możemy się domyślać, tramwaje nie planują zbytnio, żeby to po prostu był jakiś nowy węzeł przesiadkowy. W tym miejscu też prace budowlane na dalszym odcinku, który będziemy oglądać, rozpoczęły się w ostatnim czasie mniej więcej, więc możecie zobaczyć, jak mniej więcej wygląda zdywanie jezdni, bo to jest główny mimo wszystko element, no i prace z przekładaniem sieci, które się znajduje na dole. Mangalia to kolejny przystanek tramwajowy na tej relacji, też odsunięty właśnie bezpośrednio od Tory Stegny, z tym, że wzdłuż torowiska tramwajowego Tory Stegny będzie bezpośrednio przejście chodnik, będzie po prostu wzdłuż torowiska po jednej i po drugiej stronie na środku jezdni, aby dało się łatwo dojść do przystanków tramwajowych. Przystanki tramwajowe będą się znajdować po lewej stronie tego skrzyżowania, jak teraz patrzymy, obydwa, no i chyba nie muszę mówić, że na całym odcinku bezpośrednio od Spacerowej do Wilanowa, wzdłuż tej ulicy, którą pokazuję, będą ścieżki rowerowe. Po jednej i po drugiej stronie ulicy, ze wszystkimi przejazdami rowerowymi i jeżeli jest tylko i wyłącznie przejście przez ulicę, to będzie również przejazd rowerowy. Tu jest przystanek Czarnomorska, który nie będzie mieć oczywiście kładki, będzie przejście dla pieszych po stronie południowej tego miejsca, po stronie południowej tego skrzyżowania, tych przystanków tramwajowych. Natomiast tutaj dalej dotujemy już do dosyć ciekawego miejsca, mianowicie przystanków tramwajowych, które w przyszłości będą miały odjazd do pętli Stegry. Przystanek Świętego Bonifacego, bo tak się nazywa, nie będzie jakoś specjalnie odjechany, jeżeli chodzi o infrastrukturę tramwajową. W sensie będą rozjazdy właśnie w kierunku pętli Stegny, z tym, że pętla Stegny jest planowana do rozpoczęcia prac budowlanych mniej więcej pod koniec tego roku. Chociaż może trochę przesadzam, ale na pewno tego nie zobaczymy do końca wakacji, żeby tu jakieś prace większe się rozpoczęły na tym odcinku, więc teraz to, co widzimy, ten przelot krótki tramwajowy, gdzie tu tramwaje będą jechać środkiem ulicy do tej pętli Stegny, będzie budowany później. On ma zostać zakończony mniej więcej, tak z tego co kojarzę, do końca, no jakoś w 2024 roku ten odcinek, i pętla autobusowa będzie przebudowana tak, żeby to był wspólny węzeł autobus-tramwaj, bardzo wygodny na przesiadki pomiędzy tramwajami i autobusami we właściwie wszystkich relacjach, więc to jest na plus. I ta pętla Stegny będzie przewidywać w przyszłości możliwość rozbudowania tego tramwaju w kierunku metra Wilanowska, z tym, że to jest bardzo daleko idąca inwestycja, o której powiem niedługo w tym filmie, który zapowiadam od już parunastu dni na temat i rozwoju tramwajów warszawskich w najbliższych 30 latach. Lecimy dalej, przekręcamy, bo tutaj jeszcze przy Świętego Bonifacego chciałem powiedzieć, że wszystkie rozjazdy bezpośrednio przy pętli Stegny będą od razu realizowane podczas tej inwestycji, ponieważ to jest jedna inwestycja, pętla Stegny i bezpośrednio tramwaj do Wilanowa, to jest jedno i to samo, więc to będzie wszystko powstawać jednocześnie, bo tramwaje warszawskie
powiedziały i podpisały umowę bezpośrednio, że oni skorzystają z opcji na dobudowę właśnie tego odcinka. Następnie widzimy tutaj kolejny fragment, z tym, że tutaj przystanki autobusowe tylko i wyłącznie będą. Przystanku tramwajowego w tym miejscu nie będzie, ale będzie zamiast składki przejście w poziomie drogi dla pieszych i dla rowerzystów, żeby mogli się dostać. I kawałek dalej spokojnie będzie kolejne przejście. Teraz tak jak patrzymy, mniej więcej na środku, gdzieś w tym miejscu będzie jeszcze jedno przejście dla pieszych i rowerzystów i od niego będzie już bezpośrednio dojście chodnikiem do przystanków tramwajowych, które będą się znajdować tutaj w tym miejscu, czyli środkiem ulicy będą chodniki. W tym przystanku tramwajowym na Łęczowska będzie po tej stronie skrzyżowania, którą właśnie widzimy, czyli po stronie północnej. Dwa przystanki tramwajowe, tylko i wyłącznie tramwajowe, autobusowe będą tak jak teraz rozmieszczone na wszystkich stronach skrzyżowania, więc tu jakich zmian nie będzie. Z tym, że całe skrzyżowanie będzie miało komplet dróg rowerowych z każdej strony. Tu jak widzimy, jeszcze aktualnie trwają prace przy demontażu starej jezdni i starej ulicy i właściwie przy tym głównie trwają prace, żeby po prostu zlikwidować starą nawierzchnię i starą ulicę, która jest, będzie przebudowana i budowana w ramach innej orientacji, innego układu drogowego w tymże miejscu. Dalej lecimy i proszę bardzo, kładka będzie przebudowana na przejście dla pieszych, które minęliśmy, natomiast w tym miejscu przystanek Sobieskiego będzie dosyć ciekawy. Bo tutaj ponownie autobusy i tramwaje będą jechać po tej samej trasie, po tej samej jezdni, z tym, że tylko i wyłącznie w kierunku centrum. Teraz zobaczycie, mniej więcej w tym miejscu, znaczy tam przy tej kładce, będą autobusy wyjeżdżać z torowiska tramwajowego, bo wcześniej tutaj, właśnie bezpośrednio na Sobieskiego, będą miały wspólny przystanek tramwajowo-autobusowy. To jest ciekawym rozwiązaniem i na pewno dobrą przesiadką pomiędzy autobusem a tramwajem bezpośrednio, który dla autobusów te będą jechać na przykład z Wilanowa bezpośrednio, z pętli Wilanów czy z Powsina, aby nie musiały się ciągnąć przez miasteczko Wilanów. To jest duża zaleta. Sam przystanek w tym miejscu, który widzieliśmy autobusowe, pozostanie dla innych linii autobusowych, które nie będą mogły się tam zmieścić, bądź kiedy torowisko tramwajowe będzie miało po prostu jakiś wypadek czy kolizję i nie będzie możliwości przejechania po tamtym odcinku, bo ogólnie cała inwestycja, o czym nie mówiłem wcześniej, przewiduje bardzo ważny element, a mianowicie co się stanie, jeżeli torowisko tramwajowe będzie miało wypadek, tramwaje nie będą mogły przejechać. To jest przewidywane i w ramach tego są tam, gdzie są przystanki autobusowe i tramwajowe, obydwa w tym samym miejscu, czyli jest droga tramwajowa-autobusowa, i są przystanki tylko i wyłącznie takie na środku jezdni, to też są przewidywane wysepki, znaczy miejsca tymczasowe i awaryjne przystanki autobusowe wzdłuż ulicy, żeby można po prostu było tam puścić autobusy, a nie trzeba było chodzić po trawniku, więc to jest przewidywane. Dalej tutaj oś Królewska, którą już widzimy, to już jest bezpośrednio przystanek na Wilanowie i w miasteczku Wilanów. Przystanki tramwajowe będą się znajdować po przeciwległych stronach skrzyżowania dla tramwajów, przed wjazdem na skrzyżowanie będzie przystanek tramwajowy. Tutaj będą przystanki autobusowe w tych samych miejscach. Komplet drzew, w sensie drzewka, no trzy drzewka z tego co widzę będą się znajdować właśnie po tej stronie północnej, naprzeciwko przystanku tramwajowego w tej wyspie bezpośrednio na środku ulicy. Sama ulica będzie taka sama jak teraz, czyli będą po dwa pasy w każdym kierunku ruchu w tym miejscu. No i oczywiście komplet przejazdów rowerowych i ogólnie nowe ścieżki rowerowe, asfaltowe, bo w niektórych miejscach tutaj mają ubytki z asfaltu. Chociaż ostatnio chyba zostały już załatwione i wszędzie to się znajduje. Jednakże chodzi tutaj też po prostu o poprawę tejże ulicy. I mam nadzieję, że też poprawię tę sytuację, jeżeli chodzi o te latarnie, bo naprawdę bardzo mi się nieprzyjemnie lata, jak te latarnie są z jednej i z drugiej strony poustawione wszystkie w tym miejscu. Znaczy to jest oczywiste, że one będą musiały zostać wszystkie wykopane i poprzestawione nawet, jeżeli będą w tej tak samo wyglądać. Ale w tym miejscu po prostu sieć taksyjna będzie musiała być zamontowana na specjalnych słupach od tego, które trochę inaczej wyglądają i to są trochę masywniejsze mimo wszystko słupy niż to, co tu widzimy. Dalej, ulubiony wasz obiekt, nie będę mówić jaka jest potoczna nazwa, bo za to mnie skraciliście ostatnio, ale doskonale wiemy, co to przypomina, a mianowicie Świątynię Opatrzności Bożej. Przy okazji przy niej jest punkt informacji budowy tramwaju do Wilanowa. W tym miejscu się znajduje, działa głównie w godzinach popołudniowych, z tego co pamiętam, od 15 do 19, w zależności od dnia tygodnia i będzie działać mniej więcej do końca maja. Zapraszam was, możecie tam wpaść, może się czegoś dowiecie. Mi się niestety nie udało niczego dowiedzieć, bo jak to ja stwierdziłem, chyba za wszystko za dużo wiem. A jak zadałem jakieś pytania, które są trochę trudniejsze, jakieś terminy, co będzie budowane aktualnie, to niestety nie dostałem o informacji i żadnej odpowiedzi. Także z cudem odpowiadam, że
Jak bardzo chciałbym zasponsorować i powiedzieć, że dobrze i dużo się wiem, to niestety nie. Pewnie o objazdach i innych rzeczach, które faktycznie dotyczą mieszkańców, czyli gdzie i teraz jedzie dana linia autobusowa i tam, gdzie będą jechać tramwaje, więcej by powiedzieli dla osób, które mniej wiedzą o tej inwestycji, ale jeśli chcecie się dopytać o jakieś konkretne szczegóły, to chyba niestety tego tam się nie dowiecie. Ale zawsze są jakieś mapki, ulotki i inne rzeczy, więc zawsze coś. Dobrze, no i mniej więcej już dolatujemy do końca tej inwestycji, bo przed nami ostatni przystank tramwajowy i to jest perla też dla właśnie tych tramwajów tylko dwukierunkowych. Przypominam, że w Warszawie mamy trzy typy tramwajów dwukierunkowych, które będą mogły właśnie dojechać do tej pętli Branickiego. To jest tramwaj Hyundai nowy, który mamy, to są tramwaje Jazzy, które są, wiemy w jakim stanie, w opłakanym, jeżeli chodzi o wyświetlacze, ale jest są naprawione. I jak dobrze pamiętam, sześć swingów Duo, które są rodzynkami w całym systemie tramwajów warszawskich. One tu będą mogły faktycznie dojechać i to są jedyne trzy typy tramwajów, które mogą dojechać. Oczywiście są też tramwaje historyczne, zabytkowe, które mogą też być dwukierunkowe, ale nie wszystkich to działa. A w tym miejscu w przyszłości powstanie pętla bezpośrednio przy południowej obwodnicy Warszawy dla tramwajów jednokierunkowych, w skrócie dla wszystkich tramwajów, pełna pętla okrągła. Tylko kiedy powstanie, tego nie wiem. Jest w ramach realizacji tramwajów warszawskich do 2050 roku, ale doskonale wiemy jak to wygląda. Z ciekawostek na koniec powiem tylko i wyłącznie jeszcze, że jeśli byście się zastanawiali po co tramwaj do Wilanowa, to właśnie w tym momencie możecie popatrzeć na to miasteczko Wilanów. I powiedzcie mi, że tramwaj dla tych mieszkańców Warszawy nie jest potrzebny. Powiedzcie mi to w komentarzach, napiszcie, że oni nie chcą szybkiej komunikacji miejskiej. Może ja się mylę. Może się mylę, że jedna z dzielnic, która kiedyś miała tramwaj, został zlikwidowany za PRL-u i teraz ma zostać odbudowany, to jest błąd. Nie powinno się tej inwestycji budować. Ale ja myślę, że jednak to powinno powstać. I powstaje. Cała inwestycja, jak powiedziałem, ma zostać zakończona mniej więcej w połowie przyszłego roku, czyli jakoś wakacje 2024. I miejmy nadzieję, że szybko powstanie. Na koniec powiem z ciekawostek, że tam pętla na Branickiego będzie ciekawa, bo będzie to pętla tramwajowa wyspowa. Po środku, pomiędzy torowiskiem będzie jeden przystanek, ale trzy krawędziowy. Więc całkiem ciekawy. No i to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mnie ten film do zrealizowania zajął właściwie cały dzień, bo jak widzicie cała inwestycja jest całkiem długa i nie będę ukrywać, że no, robienie tego hobbystycznie, wiecie, gdyby to nie było moje hobby, to chyba nigdy bym się tego nie podjął, bo jednak realizowanie tak dużych filmów właściwie za darmo, nie, bez żadnego sponsora, jest całkiem ciekawe i właściwie śmieszne. Przypomnę tylko, że cała inwestycja to jest 7,4 km długości, 16 przystanków i w teorii do centrum Warszawy dojedziemy w 25 minut. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!